20 lutego zapraszamy do Bytomia na obchody setnej rocznicy powołania w Bytomiu Polskiego Komisariatu Plebiscytowego i wyboru Wojciecha Korfantego na Polskiego Komisarza Plebiscytowego. To właśnie Bytom był areną wydarzeń dokładnie 100 lat temu, kiedy powołano Polski Komisariat Plebiscytowy. W hotelu Lomnitz przy ulicy Gliwicerstrasse, dzisiaj ulica Gliwicka, mieścił się Polski Komisariat Plebiscytowy. Dlatego zapraszamy do Bytomia, żeby poczuć ducha właśnie tej epoki. Uroczystości oficjalne rozpoczną się o godzinie 14, ale wcześniej będzie można przespacerować się po Bytomiu wraz z przewodnikiem i poznać losy Wojciecha Korfantego, zobaczyć, jakimi ścieżkami chadzał, poznać trochę historię powstań śląskich. Zapraszamy też na uroczysty koncert o godzinie 18 na dziedzińcu budynku Sądu Rejonowego. Koncert zatytułowany Krew i Gniew. Myślę, że warto do nas przyjechać.